ogródku pod niebem w Cieszynie miał miejsce koci piknik charytatywny. Wydarzenie to zorganizowała Fundacja Cieszyński Zwierzogród. Wyszliście ze Zwierzogrodu pod niebem, dzisiaj słonecznie i upalnie, no ale skąd pomysł właśnie na taki koci piknik? Tak, jesteśmy na pikniku razem z Fundacją Rodzinną Siemanko. Postanowiliśmy wspólnie przyciągnąć przede wszystkim najmłodszych, głównie dzieci, żeby pokazać, czym się zajmuje fundacja, ale też umożliwić dzieciom udział w różnych atrakcjach, między innymi strzelaniu z łuku, malowaniu buziek, no i temu, co tutaj mamy, czyli naszej grze planszowej. No właśnie, gra planszowa Bieg do Saszety to taka nowość, jakby Pani nam coś więcej o tej grze powiedziała i skąd w ogóle pomysł na grę? Tak, to nowość, na razie w formie testowej, jest to taka wersja, którą próbujemy. Pomysł się narodził wśród wolontariuszy, głównie tych najmłodszych. I później został dopracowany, teraz nad nim jeszcze dalej będziemy pracować po tych testach dzisiaj. To jest taka gra, w którą mogą grać i młodsi, i starsi. I generalnie zasada polega na takiej prostej przejściu planszy, której towarzyszą karty. Tak? I losuje się karty lepsze bądź gorsze. Zielone to są pozytywne, czerwone w jakiś sposób dla nas jako gracza negatywne. No i wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do tej tytułowej saszety, czyli jak nasz podopieczny kot zaspokoi swój głód. Aha, no tak, no właśnie. Jak zaspokoi swój głód, ta gra trafi do szkół? Tak, taki mamy plan. Przede wszystkim pokazać dzieciom w szkołach, w świetlicach, w klubach dziecięcych, a później jak ta wersja będzie już pełnowymiarowa, będziemy chcieli też, żeby trafiła do sprzedaży. No właśnie, wy macie sporo tych planów, rozwijacie się. Tak, cały czas się rozwijamy, właśnie rozbudowaliśmy naszą wolierę. Dzięki dotacji, którą otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności, nasza woliera jest dwukrotnie większa. Jest dostosowana do osób niepełnosprawnych, osób starszych, bo takie też nas odwiedzają. Także zapraszamy, żeby zobaczyć, ile teraz miejsca dla naszych podopiecznych możemy zaoferować. No to dobrze, że tego miejsca jest więcej, aczkolwiek tych podopiecznych no niekoniecznie chcecie, żeby przybywało, co? Chcielibyśmy, żeby ubywało, głównie żeby trafiali do dobrych domów, także te cały czas promujemy adopcję i zachęcamy, żeby nasze koty właśnie zabierać do domu. No a takich właśnie wydarzeń, takich pikników będzie więcej? Planujecie jeszcze coś w najbliższym czasie? Cały czas odbywają się dni otwarte i to cyklicznie co 2 tygodnie u nas w kociarni, natomiast bierzemy też udział w festiwalu organizacji pozarządowych Cieszyński Przekładaniec. Nie tylko my, ale bardzo wiele innych organizacji z Cieszyna, Fundacja Rodzinna Siemanko również, więc 1 do 3 września będzie można uczestniczyć w bardzo różnych aktywnościach, które właśnie oferują cieszyńskie organizacje pozarządowe, więc zapraszamy do udziału. Najbliższy dzień otwarty już 20 sierpnia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.